To jest trochę tak, że ja zawsze o tym myślę, jakby to przyszedł na przykład któryś z moich rodziców, ciocia, wujek, babcia, ktokolwiek, kto się nigdy nie ruszał. I zawsze moim kursantom na kursach, które prowadzimy w Good Move, to powtarzam. Wyobraź sobie, jeśli chodzi o kompetencje miękkie, o to, w jaki sposób trzeba podejść do człowieka, jakby to był ktoś z Twojej rodziny, kto absolutnie myśli, że Ty masz jakąś kosmiczną pracę. Wejście do klubu fitness jest totalnym kosmosem. I zmieniasz wtedy perspektywę. Zaczynasz się inaczej, masz inną cierpliwość, masz inne patrzenie na tą sytuację. Jesteś w stanie naprawdę zupełnie inaczej wejść w ten trening. Absolutnie trzeba do tego dojrzeć, dorosnąć. Niektórzy nie będą się czuli ok w takim treningu i to też nie jest złe. Ta osoba już absolutnie, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, do końca życia przychodzi do Ciebie na treningi personalne. To tak po prostu działa. Poza tym ludzie starsi mają inny dystans do życia. Oni już zrobili, co mieli zrobić i naprawdę na totalnym luzie podchodzą do tego treningu, tylko muszą Ci zaufać i to jakby piłka jest po Twojej stronie, żeby w taki sposób metodyczny, bezpieczny poprowadzić człowieka w treningu promedycznym, żeby on się tam czuł naprawdę bezpiecznie. Myślisz sobie, no nie zrobiliśmy prawie nic na tym treningu wielkiego, szalonego, trudnego, to pomyśl o tym, że z perspektywy tej osoby mniej sprawnej, starszej, z ograniczeniami, to był bardzo ciężki trening i bardzo dużo wymagających ćwiczeń, które się pojawiły, żeby faktycznie on chciał przyjść na następny trening. Taka praca z ludźmi, z dysfunkcjami, z osobami starszymi, z różnego rodzaju schorzeniami i kontuzjami jest na maksa uskrzydlająca, bo jak człowiek przychodzi po drugim, trzecim, czwartym treningu i mówi, że go po prostu nie boli, kręgosłup, coś tam, wszystko jedno i w zasadzie te obwody się nie zmieniają, ta waga się nie zmienia, te treningi zupełnie w inną stronę idą, inne cele są, to sobie myślisz, tak, o to chodzi w treningu z osobą starszą, z osobą z dysfunkcjami i nie ma takiego ciśnienia, w sensie kolejny milimetr w pasie, kolejny milimetr w bicepsie i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie praca jest gdzie indziej skoncentrowana. To jest super motywujące do pracy, kiedy widzisz, że finalnie od Ciebie zależy, że komfort życia człowieka się naprawdę zmienia.